Dzień dobry. Dzisiejszego poranka chcę powitać Was słowami, które czytam z pierwszej Księgi Królewskiej, z 8 rozdziału, z wersetu 58. Niech raczej Pan skłoni nasze serca ku sobie, abyśmy postępowali wszystkimi Jego drogami. Te słowa to bardzo obszerny fragment modlitwy, można by powiedzieć również przemówienia króla Salomona, które wypowiada w czasie poświęcenia świątyni. Ale dzisiejsze słowa również mogą nas skłonić do tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, w którym kierunku idę, w którym kierunku podąża moje serce, o co chodzi. Chodzi o bardzo ważne stwierdzenie z naszego dzisiejszego tekstu. Ku sobie. A więc mamy dwie drogi. Albo ku sobie, albo od siebie. Ku sobie to znaczy, że wspólnie, że mamy jakiś jeden cel, który staramy się zrealizować, albo od siebie, z dala od siebie, nie chcemy mieć ze sobą niczego wspólnego, chcemy coś sami. Dwie drogi, można by powiedzieć, dwie filozofie życia. Albo z kimś, albo samemu. Albo w grupie tworzymy coś większego, każdy z nas jest częścią czegoś większego, albo też odgradzamy się od innych. Niech raczej Pan skłoni nasze serca ku sobie, abyśmy postępowali wszystkimi Jego drogami. To jest modlitwa, to jest prośba króla Salomona. Salomona, który został obdarzony przez Boga wielką mądrością. Dajmy się przekonać, że to, co wypowiada król Salomon, jest nie tylko dobre, ale przede wszystkim jest mądre, bo służy każdemu i każdej z nas. Niech Pan skłoni nasze serca, a więc pozwólmy, żeby Pan Bóg działał. Otwórzmy się na Jego działanie. Pozwólmy, żeby Pan Bóg przemienił w nas to, co ma na imię ja. Ja sam, tylko ja, wyłącznie ja, tylko dla mnie. To jest wielka pokusa, którą powinniśmy odrzucić. Duch Boży może nas przemienić, może otworzyć nas na drugiego człowieka, na wspólnotę, na społeczność, żeby być częścią zboru, żeby być częścią społeczności świętych, o której mówimy, zmawiając apostolskie wyznanie wiary. Niech Pan skłoni nasze serca ku sobie, ku wspólnocie, żeby robić coś dla innych, wspólnie. Jeden Kościół, jeden Duch, jeden cel, jedna nadzieja. Abyśmy postępowali wszystkimi Jego drogami. Jezus mówi o sobie: ja jestem prawdą, drogą i życiem. Idźmy za Chrystusem. Dajmy się przekonać. Pozwólmy, żeby nasze życie się odmieniło. Uśmiechnijmy się do drugiego człowieka. Chciejmy być razem z Nim. Życie będzie o wiele bardziej bogate. Staniemy się o wiele bardziej ludźmi, ale też, jeżeli Bóg przyszedł do nas w postaci człowieka, to nie ma dla nikogo z nas nikogo bliższego jak właśnie drugi człowiek. Nie odgradzajmy się od Niego. Pozwólmy być blisko, wspólnie. Tego Wam i sobie życzę. Zostańcie z Bogiem.